Szczęść Boże, Julita Mirecka. Wszystkich Państwa zgromadzonych przed telewizorami witam bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę pogody. Wyż na wschodzie Europy nadal słabnie. Pole podwyższonego ciśnienia kształtuje warunki pogody od Wyspy Brytyjskich po Bałtyk. Pozostała część kontynentu znajduje się pod wpływem niżów i frontów atmosferycznych. W ich zasięgu jest także Polska. Nad obszarem Europy dziś więcej przejaśnień i rozpogodzeń. Jednak w południowej i środkowej części kontynentu niewykluczone przelotne opady deszczu i lokalne burze. Najcieplej będzie w Madrycie, około 23 stopni Celsjusza, a najchłodniej w Paryżu i tu blisko 14. A w Polsce? W pierwszej części dnia od Podlasia przez centrum po Śląsk dużo chmur z niewielkimi przejaśnieniami i opadami deszczu oraz lokalnymi burzami. Na pozostałym obszarze większe przejaśnienia. Po południu deszcz i burze głównie na wschodzie i południu. W centrum większe przejaśnienia, a na północy rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wzrośnie od 15 stopni Celsjusza na wybrzeżu, blisko 20 na przeważającym obszarze kraju, do 22 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu. Na barometrach w Warszawie będzie około 1009 hektopaskali, a ciśnienie będzie się wahać. A już teraz o tym, jaka pogoda czeka nas w poszczególnych regionach. Zapraszam. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejną prognozę pogody tuż po informacjach dnia o godzinie 10. Do zobaczenia.